Cześć, to ja, Gaspi119, witam w kolejnym filmie z Medievala 2 modyfikacje z SHIP, a ja tutaj jestem oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, Gaspi119 jako król Anglii, starający się bożebliwie prowadzić tą kampanię, żeby nie upaść i żeby wytrwać te okrutne czasy, bo pełna armia, prawie pełna armia niemiecka jest pod Tuluzą, mamy okropne straty w kawalerii. Okropne straty w kawalerii. Następnie mamy okropne straty ogólnie. I czeka nas bitwa o Orlean. Moi drodzy, kolejna bitwa o Orlean tym razem. Ostatnio zmarł nam zarządca Rouen. My nie mamy zbytnio kurdebele nowych młodzików generałów. Ten zmarł. Bo jedynego dzieciaka mają ci. I ci. Nie mają dziecka jeszcze. Też nie mają i raczej nie będą mieli. Wy możecie mieć dziecko jeszcze. Edward de Agri, gdzie ty jesteś? Ty dowodzisz w Orleanie? Kulpagent. Co ja zrobiłem? Tu jest Edward the Ugly. I rządzi w Bristolu. Niestety nie rządzisz tam, gdzie chciałem. Czy ja tracę dużo hajsu w Londynie z powodu tej dewastacji? 200. Zawsze to więcej hajsu by było. I tu jest w Kerenavorn tracę 20-40 się będę tracił na turę następną. Ale Dublinie się uspokoili, nie uciekają już. Tu w Edynburgu uciekają. 8000 osób zostało w Edynburgu. A większości się uspokoili i siedzą. W Rouen teraz uciekają z Rouen i z Rennes. Potem zostało 8000 osób. Dobra, nie przedłużajmy, zróbmy tą bitwę. Lorenz Stos! Taki z ciebie sztos, że masz pełno kawalerii szturmując miasto. A full paget, nie miałeś w ogóle tego. Dobra, no to w takim razie jeszcze tutaj sprawdzę. No to zacznijmy tą bit. Aha! Że co? Okej. Kurwa, co? Dobra, mi się to podoba. Na automacie. To która armia została zaatakowana? On gdzieś tutaj uciekł daleko. A tu idzie kolejna armia. Kakold będzie nas atakował. I tych możemy w sumie teraz zaatakować i mieć spokój z nimi, tylko że piechota nie wyjdzie z miasta, mi się wydaje. A, bo to będzie na moście. Tylko że będę miał artę. W sumie łatwiej byłoby stać kilkoma tankującymi jednostkami na moście, a reszta w obronie Orlanu, bo jak wiecie, tu jest kurde rzeka, a z tej strony i tak szybko nie przejdą. Bardziej bronić Poitiers. Ty, no dobra, mi się to podoba. Mi się to podoba. Zróbcie w Bordeaux jakiś budyneczek. Nie da się. Tutaj się nie da. Tu może w Edynburgu zrobimy budyneczek. Teraz się też nie da. Tu się nie da. Kliknij się. Tu się nie da. Ale dalej jestem zadziwiony tym, co się tam stało właśnie pod Orleanem. W Rouen nic nie buduje, ale tu mogę tylko szubienicę. W Orlanie jest zaraza, ale to tam chuj. Mogę coś zbudować, szubienicę, zajebiście. To w niej zróbcie ten burdel tutaj. Myślę, że obronimy Tulę ze następnej turze. A ona jest na tyle potężnym miastem. Widzieliście to miasto to. Teraz tak. Gdzie te gówna mogą dojść? Ty możesz dojść na połowę swojego królestwa. Ty możesz dojść do całego mojego królestwa. Ale po drodze blokuje ci dojście Poitiers na pewno. I może dojść do Bordeaux. I do Orleanu. Więc myślę, że my z Orleanu wyjdziemy na tą jedną turę zaatakować tego. Zapiszmy grę.
Bo one lubią się wykrzyczeć, a takie zwycięstwo to jest w ogóle. 1:1, co ty tu masz? Mało kawalerii, dużo ciężkiej piechoty. I ja jestem na moście, prawdopodobnie teraz stoję. Ja stoję na moście. Pytanie teraz, czy to będzie bitwa na moście. Jeżeli to będzie bitwa na moście i mamy artylerię, to mamy dużą przewagę. Mamy też więcej łuczników. Kuszników, a mamy tyle samo, mamy o jeden więcej oddział od niego. Ma za to więcej ciężkiej piechoty niż ja. Ja mam dużo nadwątlonej ciężkiej piechoty. To jest oblężenie i zarazem. Więc trzeba to jakoś tutaj rozegrać. Dobra, zapisz grę na bitwie. Muster your courage, men! We march into battle! To będzie chyba bitwa na moście. Ale mówię, ja podejrzewam, że... A nie, nie jest bitwa na moście. To posłuchajmy tego przemowy. Tu mamy większe szanse. Znaczy na moście, jakbyśmy jebli trebuszem prosto w ten środek, tam... Och, by było pięknie. I laugh when I hear such remarks, for it shows that the speaker is a zany, a jester, a fool. Why, he might almost be a Frenchman. I have a mind to win a great victory, and that will not come about if doubting fellows are allowed to spread malicious falsehoods. So, we'll hear no more such talk. Over there stands a miserable collection of sausage-eating, beer-swilling imperial pudding heads. I think they will welcome death. God's wounds. I see that our foes are amply supplied with heavily armored troops. Would that we had some men who carry firelocks. We may feel their lack. And finally, as a man of wit and learning... Dobra, to już słyszeliśmy. Jak na pole bitwy? Możemy się tutaj ustawić. W tym dworku. To by powodowało, że on by miał bardzo ciężkie podejście do nas. Szczególnie, że możemy tu ustawić trebusz i on nie możemy ustawić się, widzicie, za tym murkiem. Ten murek jest jakby taki, jako budynek liczony. I możemy się ustawić normalnie w ten sposób tutaj, ale widzę, że oczywiście medieval nie ma miejsca, jako jednostki. Więc ja zrobię tak. Wszystkie jednostki strzeleckie. Małem więcej łuczników, dobra. O. Ustawicie się tutaj. Na wzgórzu z trebuszem i z piechotą, z włóczniami przed wami. I to daleko przed wami, żeby was nic nie zjechało tutaj. Wy się ustawicie w większym zgrupowaniu, bo was jest mniej oczywiście. A jednak ta masa coś robi. Wy się jakby mógł jeszcze ich przesuwać ładnie, to by było fajnie. Dobra. Kawaleria, cała moja kawaleria ustawia się tutaj, w lesie. Robi niespodziankę. Generał stoi tu. Wy bliżej, wy tutaj. Teraz tak, z nich została ciężka piechota, więc tak. Chciałbym, żeby ten oddział zmieścił się tutaj, wy też. A ten oddział się ustawi w ten sposób. Albo też... Też na tą flankę. Zostało. Miecznicy i feudalni. Feudalni tutaj i miecznicy do trebusza. W razie jakiejś flanki tutaj będziecie stać w lesie. Dobra. Ja się ustawię coś tutaj. Bardziej z tej strony, żeby bronił nas budynek przed strzałami i moglibyśmy wybiec na tą flankę na spokojnie. Coś tu zostało? Nie. Dobra. Start. Trebusz możesz strzelać. I teraz tak. Włócznie w ten sposób. Biegiem. Wy. Tutaj. Biegiem. Zostało. Wy. Tutaj i tutaj. Ktoś tu jeszcze stoi. Nie, dobra, ruszacie się, dobra. Mi się to podoba. Już możecie w sumie strzelać. Byłoby bardzo fajnie, jakbyście mogli strzelać. Tu nie strzelacie, strzelać. A wy się przeformujcie.
drzewa oczywiście trafiacie. Trafiliśmy w nich? Coś tu zmarło? Coś tu zmarło. Okej. Okay. Schowajcie bardziej tutaj. Nie chcę stracić feudalnych. Od strzału kuszników. I teraz tak. Tych ustawimy bardziej tutaj. A was ustawimy tutaj. Przodu na razie. Zrobimy co jak, że się trafimy kawalerią. On zobaczy coś innego. Tu się schowali. Kawaleria na flankę. Biegniemy tutaj sobie. On w jakiś sposób musi zareagować na to wszystko, więc... ciężkiego do ataku na was możecie. Do tyłu. Do tyłu. Strzelacie w końcu, czy co? Tu do tyłu. Najliczniejszy oddział na was. Na plecy. Na plecy i wy tutaj biec. Poddali się, ładna szarża na plecy. Poddali się uciekać. Na strzelców. Na strzelców. Poddali się. Cofnąć się. Battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will... The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Dobra, wy przestać strzelać. Nie na swój rozkaz. Wy tutaj. Wy objechać tu, wy tutaj. Good tidings. The enemy general lies. Dobra, wy dostaliście mocno w dupę. Ładny strzał. Uciekają. Trebuch, też przestań strzelać, bo walisz po swoich już. No, chodź, tutaj biec. Bo nie ogarniam, co się dzieje. Wybroken, wywalczył się do końca.
Na tych, gonić ich, kontrolować, dobra. Słuchaj sobie jeszcze tam, kawaleria. Wy, zacznij się od tamtych. Tu jest jeden oddział do ubicia, bardzo ważny oddział. Wygonicie tych, to potem możecie pogonić tych nawet. W sumie i przyspieszamy. Chciałem zobaczyć, ile zrobił ten. Zrobił trebusz. Uciekają w dużych ilościach. No i teraz w takim razie tutaj zostają tylko te oddziały. Wygonić wybiegiem. Tu jeszcze zostało. Co? Christendom will be awed by the victory we have won here today. Po prostu 26 ludzi straconych. Zabili bardzo dużo naszych kawalerzyści, którzy wybiegali od pleców. Nasi rycerze feudalni zabili 10, tracąc przy tym 3. I trebusz zabił 27, co mi zdawało. Dobra. Podobała mi się ta bitwa. To się była trochę lekko chaotyczna, taka... Próbowałem zastosować taktykę, której i tak się nie spodziewałem, że wykorzystam, więc... Gdybym więcej miał jednostek w głównym szeregu... No i chuj. I cała armia poszła się jebać wam znowu. Do środka. I teraz możemy przetrenować jednostki, możemy część was przetrenować, to zrobimy. To ja chciałbym też przetrenować, co teraz dostaje mocny damage. No dobra, tutaj trzeba coś zwerbować, przynajmniej przerzucić. Tu już przerzuciłem sobie, już kurwa biegnę. Mógłbym w sumie was przerzucić, lepszych włóczników, którzy by trzymali ten teren i to nie przez Orlean, ale tędy będziecie szli dwie tury? Też, do Angier? Nie, nie dojdziecie nigdzie, no bo... Z Orleanu byłoby fajne przejście do Poitiers i to się tak fajnie zrobiło, że niby przeszli do tego miasta. Co tu macie? Mógłbym was też zaatakować, byście byli na moście. Wy nie macie zbytnio dużych ilości ludzi w tych oddziałach. Niektórych tylko. 20 kawalerzystów, znaczy reszta jest tak bardzo pełna. Czy ja chcę ryzykować tutaj, tracąc kolejnych ludzi? Wejść wam, bo to jest pełna armia, to jest 20 slotów. I trebuszami bym mógł was spróbować po prostu... Tylko nie wiem, czy ja tu przyjdę z powrotem. Trebusze nie przyjdą, no to chuj. Dobra, w takim razie tura, zapiszmy grę. No to mi się podobała ta bitwa. Czego chcecie, Francuzi? Chcecie przekupić mi osadę? Chuja. Atakujecie moją Tuluzę. I dobra, niech na cenie duże mnie zaatakują w tej Tuluzie, nie muszę do nich wychodzić. Gdzie idzie ta jedna armia? Ci się łączą z tymi i przychodzi kolejna. I ta idzie do Poitiers. Jak, kurwa? Mnie to zastanawia. Bo teraz z Orlanu nie wyjdę dalej o prowincję. Mogę pójść najwyżej na tereny niemieckie i tam będzie zaraza.
Ale ja nie wejdę do Poitiers, bo to może spowodować zarazę. Tylko, że to chyba spowoduje zarazę, jak tam będę Ture siedział. Armia w Orlanie jest zamknięta. Dosłownie zamknięta. Tak, to jest dobry pan młody. 7000 dostajemy. Król za pod oblężeniem. Kastylia zniszczona. Z 93 żołnierzy zabitych. Śmierć naturalna. Norwich. Nie mamy w ogóle armii w Norwich, ani niczego innego, więc wyjdziecie do Norwich, by coś się tukolwiek trzymało. Ja chciałem zrobić sobie tego. Chciałem zrobić stricte akcję na Norwegię, mając takie gówno tutaj. No dobra, w takim razie co to tu wygląda? No i ta armia cały czas traci ludzi, nie? Ja mogę ich przetrenowywać cały czas. Tych 37 na pewno. Tych i tych łuczników, oni są najważniejsi. Tak, oni są najważniejsi. Zwierzęta to najwyżej połączymy, no nie oszukujmy się. Tu jest pełna armia, my nie mamy czym tego tutaj załatać tak naprawdę. Mamy czym to załatać. Dobra. To dalej to jest za mało. To jest dalej za mało. To jest 18 oddziałów, tu jest 19, więc mamy duże szanse, że oni nas zaatakują tutaj. Druga kawaleria podbiegnie do Poitiers. Kurwa, nie podjedzie do Poitiers. A podjedzie do Angers. Jedź do Angers. Z Orlanu by weszli normalnie. Ale trybusze by nie doszły tylko. A trybusze doszłyby do tego mostu teraz. To jest armia kawale... On by mógł wrócić tą armię do Orlanu. On ma tutaj armię piechoty w większości, tak? Czy armię kawalerii? Gdzie jest bliższy? Ciebie nie ruszę, bo to może być zarazę. Fuck. Tu jest szpieg. Tu jest szpieg. Aktualnie nic mi nie robicie, więc ty podejdź pod niego tutaj. Tu, o, tu. Masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć oddziałów Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oddziałów dosyć ciężkiej piechoty. Raz, dwa, trzy oddziały, cztery oddziały strzelców. Nie dosyć pełne, bo małe te ilości jednych oszczepników. Trzy oddziały kawalerii, to jeden. To masz dziwny ryj. To jeden bardzo nie dość dozbrojony. Mam ciężkich feudalnych mieczników. Dwie tury, dwie tury, dwie tury, jedna tura. Jedna tura. Dwie tury, dwie tury. Dobra, na razie niech to będzie. Tych hunterów też się przyda mieć. Kolejny oddział łuczników zawsze się przyda. Włócznicy też się przydadzą. Tutaj potrzebuję kolejnych oddziałów włóczni. Przetrenować ten oddział przynajmniej. Coś zbudować. Nie wiem, Vrenes, coś zbudujmy. Albo rozwijajmy wyspy, bo nie wiadomo jak długo będę musiał trzymać się na... Utrzymywać się na... Zróbmy port tutaj w sumie. Zróbmy port, zostaje 1000 na chyba werbunek. W Rouen czy w Angers? W Angers zwerbujmy coś jeszcze. Włóczników, dwa oddziały, bo oni mogą przejść stąd do Angers. Zaatakuj Pontier, bo mi się to na rękę będzie. Bo ja cię teraz zablokowałem, ale ty nie przejdziesz do Angers, bo cię zablokuję w Orleanie. Czyli ewentualnie możesz pójść do Bordeaux. No dobra. Myślę, że to jest puste miasto. Leć bliżej. Sire. Pokój. We do not trust you, so sis. If that was a jest, this meeting was disappointing. Is there a son in your family you have in mind for me? A, neutralni, neutralni. Bije się ktoś jeszcze z Niemcami, bo nie dostają w pizdę ode mnie w miarę. No i się z nimi nie bije. Nikt nie jest na tyle odważny, żeby Niemców zaatakować. To jest tak naprawdę wojna defensywna. Ja tu nic innego nie zrobię, tylko bronić się mogę. Tu ludzie mogą jedynie co? No, nie mogę wyjść, bo oni mają co? Oni mają tutaj 20, 19 oddziałów. Ja mam 20 i moja armia jest lepsza w obronie niż w ataku. To zabrają sami włócznicy. Nie oszukując się. Dobra. Tura w takim razie. Skoruszone. Czekamy na ruchy niemieckie. A Poitiers jest. Atakuje Poitiers. Okej, okay. Mnie to podoba się.
Wy atakujecie Orlean. Okej, to też mi się podoba, tylko wy macie chyba mniej oddziałów jak ja w tym Orleanie. Będę musiał wyjść do was i macie samą armię kawalerii. Zrobimy sobie... Wiem co zrobię, jak wyjdziemy do nich. To są dwie kolejne armie po nich praktycznie. To jest tutaj do ugrania z tymi Niemcami, jak oni nie będą przysłać kolejnych armii. Ich na to kurwa stać niestety. Ich stać na te armię. Ale nie stać ich na ilość turwer bunkowych. Herezja jakaś. Oj, ty mi oblegasz dalej. Nurlo. Jurleon. Jędry oblegasz. Chyba, że ty czekasz na coś lepszego. Zobaczymy zaraz. Allies. Chuj. Okay, zrebuildowały się dwie rzeczy. Tutaj są pod oblężeniem w większości. Daj zarobiłem piątkę, więc jest dobrze. W Orleanie 145 żołnierzy teraz zabitych. Niestety tutaj tracimy dużo ludzi. Masz armię kawalerii. I zacznijmy od ciebie w sumie. Tu się zwerbowały nasze oddziały, tu też. I tu możemy na... też wyjść do was możemy. Nawet nie wiem, co ty tu masz. To jest jeszcze jedna armia. I to w sumie są wszystkie armie niemieckie. Ta jedna armia jest ostatnią armią niemiecką w regionie. Wtedy możemy przeprowadzić ofensywę na cokolwiek. Myślę, że na Troyes bym przeprowadził albo na Clermont. Dobra, moi drodzy, ale w tym momencie zakończę ten odcinek. Następną bitwę o Orlean, która będzie armią z kawalerią, znaczy wojną z kawalerią. Mam nadzieję, że ją wygramy. Mam pomysł, jak zabezpieczyć trebusze, żeby mogły napierdzielać cały czas, a moja kawaleria będzie mogła robić im flankę. Widzimy się w kwestii następnego odcinka. Na razie, cześć i do widzenia.